Czytanie z księgi proroka Izajasza. Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył Rezin, król Aramu, z Pekachem, synem Remaljasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę. Ale nie mógł jej zdobyć. I przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida. Aram stanął obozem we Fraimie, Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą od wichru drzewa w lesie. Pan zaś rzekł do Izajasza: Wyjdź naprzeciw Ahaza, ty i twój syn, Szear-Jaszub, na koniec kanału górnej sadzawki, na drogę pola folusznika, i powiedz do niego: Uważaj, bądź spokojny, nie bój się. Niech twoje serce nie słabnie z powodu tych oto dwu niedopałków dymiących głowni, z powodu zaciekłości Rezina, Aramejczyków i syna Remaliasza. Dlatego że Aramejczycy, Efraim i syn Remaliasza, postanowili twą zgubę, mówiąc: Wtargnijmy do Judei, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabeela. Tak, mówi Pan Bóg nic z tego tak się nie stanie, bo stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku Rezin i stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii syn Remaliasza. Ale jeszcze sześćdziesiąt pięć lat a Efraim, zdruzgotany, przestanie być narodem. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostojicie się.